You are live. Ajde. Andrzeju. Ajde, brate. Ajde, brate. Dzień dobry, witamy wszystkich po zakończonym VNL-u. Mam wrażenie, że takim VNL-u niezgody. VNL-u nie do końca. Czemu VNL-u niezgody? Usatysfakcjonowania, bo powiem ci, że po sobotnim półfinale przez polski Twitter i wiele mediów społecznościowych przetoczyła się wielka dyskusja, czy to jest sukces być w półfinale, a później jak się okazało zanotować trzecie miejsce, czy porażka 0-3 to nie przystoi i tak dalej, i tak dalej. No to VNL nieważny, bo to tylko etap przygotowań, jak się mówi zawsze co roku w Polsce na początku sezonu, czy jednak liczy się tylko złoto, jak już nie zdobywamy tego złota, to jest tragedia i trzęsienia ziemi. Andrzeju, pierwsze twoje przemyślenia. Wiesz co, no ja bardzo dużo różnych przemyśleń już tam powiedziałem na antenie Polsatu, ale generalnie teraz już tak po paru dniach mam takie przemyślenie, że to dobrze. To dobrze, że zdobyliśmy brązowy medal i że dostaliśmy taki wpierdziel w tym półfinale, bo na te 5 tygodni przygotowań to będzie taki dobry bodziec dla naszej drużyny, że no nie jesteśmy wcale tacy zajebiści, jak nam się wydawało, że my to wygramy ten VNL z palcem wiadomo gdzie i musimy ciężko popracować, żeby mieć na tych mistrzostwach świata dobry wynik, bo wyobraźmy sobie, że wygrywamy ten VNL i w ogóle jest super i nasza drużyna mogłaby sobie pomyśleć trochę, że a chyba jest okej i generalnie to tylko to utrzymajmy i teraz te 5 tygodni to tu wakacje, tu coś tam i trochę potrenujemy, ale generalnie jest wszystko okej i wystarczy to utrzymać. Nie? A teraz tak było w 2012 roku, kiedy wygraliśmy Ligę Światową i się wydawało, no jesteśmy tak zajebiści, że teraz tylko potrenować troszkę i mamy złoto igrzysk. No tak, no tam chyba jechaliśmy jako taki faworyt, mocny faworyt też no, po tej Lidze Narodu, po tej Lidze Światowej. No a jak wyszło, to wiemy, więc ja się cieszę. Wiadomo, że każdy kibic by chciał mieć tylko złote medale i siatkarz pewnie też i nasi byli mocno podłamani, ale koniec końców ta radość taka po tym brązowym medalu, taka widziałem taką chwilę zastanowienia, czy mamy się cieszyć, czy nie. Oni tak stanęli w kółku i jak bardzo mamy to świętować, ale potem było widać, że się cieszyli i myślę, że to jest sukces, tak jak każdy medal jest sukcesem, a dobrze, że to będzie moim zdaniem taki no taki dobry kop do pracy teraz przez te 5 tygodni, bo ten VNL pokazał, że są myślę, że no dwie drużyny, które grają dużo ładniejszą siatkówkę na razie od nas. No właśnie, o szczegółach naszej gry jeszcze sobie za chwilkę porozmawiamy, kiedy rozłożymy sobie na czynniki pierwsze ten mecz ze Stanami i z Włochami, a może też pewnie wrócisz do meczu z Iranem, natomiast jeszcze zatrzymałbym się przy tych medalach. 5 medali w historii Ligi Światowej VNL-u, 5 medali w ogóle w historii występów naszej reprezentacji, a więc to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj potentatem, co roku zdobywamy medal, chociaż tak się dzieje, bo teraz 3 medale z rzędu, ale nadal bez złotego, 2 brązowe i srebro. 5 medali w ogóle w historii, tak się złożyło, że te 5 medali przypada na ostatnie 10 lat od 2012, kiedy wywalczyliśmy jedyne złoto, a więc no to Liga Narodów, czy wcześniej Liga Światowa, to nie jest tak, że to jest dostarczyciel nam żelazny medali i my jesteśmy wiecznie na podium i sobie wybieramy tylko który kolor. I myślę, że w tym roku troszkę lekceważenie tego brązu i podkreślanie tej porażki ze Stanami jako tragedia i wygląda na to, że tak, Włosi grali słabo, dlatego z nimi wygraliśmy, Francja jeszcze nie była gotowa w trakcie rozgrywek grupowych, dlatego z nimi wygraliśmy, Stany Zjednoczone to jeszcze nie były te Stany Zjednoczone i dlatego z nimi wygraliśmy i tak się okazuje, że my te 12 zwycięstw to prawie jak na Mistrzostwach Europy 2021 wszyscy nam się po kolei kładli, to niemalże tak zostało odebrane, a trochę się nie docenia, że jednak drużyna po dużej przebudowie odniosła te 12 zwycięstw, pokonała ten Iran w meczu ćwierćfinałowym i Włochy w meczu od brąz. Włochy, które się wydawały jeszcze do Bolonii, że grały najlepszą, przynajmniej tak ja to mówiłem, najlepszą siatkówkę, najlepszy system blok obrona i
wydawało się, że u siebie w Bolonii będą faworytem numer jeden albo dwa obok Francji. No a jednak tak się nie stało i ostatecznie Słowenia, Serbia, Iran czy Włochy muszą się z tych dużych drużyn obejść smakiem. No więc żeby zamknąć już ten temat satysfakcji i nie, no to chyba jednak jest to wynik nawet w historii godny. Strasznie dużo kwestii poruszyłeś w tym długim wywodzie. Mamy czas jeszcze. Więc spróbuję się odnieść. Po pierwsze, to moim zdaniem oprócz tego ćwierćfinału Stany, Brazylia, no to nasz był zdecydowanie, my trafiliśmy najtrudniejszego przeciwnika po Brazylii, po Amerykanach, bo Iran no, ma bardzo ciekawy zespół na lata, pamiętajmy, że to jest młody zespół i oni już też na początku tej swojej wspólnej drogi po przebudowie grają, no trochę mi przypominają ten Iran, ten 2-14 ze świetnym atakującym, co prawda troszeczkę szybciej grali wtedy w tym 2-14 niż teraz, ale Amin ma niesamowity potencjał, no ale nie będziemy o Iranie gadać. Generalnie to mieliśmy trudnego przeciwnika, który wygrał z nami ostatnio, więc to też jakiś tam dodatkowy plus, że potrafiliśmy się zrewanżować. Praktycznie zdominowaliśmy ich w tej breaku. Z Włochami to też nie było tak, że oni słabo zagrali, tylko my zagraliśmy fenomenalnie zagrywką i nie daliśmy im się rozwinąć. Z drugą stronę Amerykanie zagrali z nami fenomenalnie w zagrywce i nie tylko, i nie dali nam się rozwinąć i trochę ta siatkówka zaczyna wyglądać tak jak w tym finale, że ta drużyna, która zagrywa, która gdzieś tam gra dobrą siatkówkę w danym momencie, to dominuje w tych setach i my nie potrafiliśmy jeszcze, bo chyba nie byliśmy jeszcze aż tak nie wiem, pewną siebie drużyną na tym turnieju, żeby przełamać tych Amerykanów w półfinale i zrobić tego, co Amerykanie zrobili z Francuzami w finale, tak? Czyli po srogim laniu w dwóch setach odbić się od tego dna i oddać im mocniej. A z kolei Francuzi już pokazali kunszt, że mimo tego, że gdzieś tam stracili ten swój rytm gry, no to w tiebreaku to oni z kolei zdominowali Amerykanów. Medale, tak jak powiedziałeś, dużo tych medali nie mamy. Pamiętajmy też, że zazwyczaj jak były kluczowe jakieś tam imprezy typu Mistrzostwa Świata, to my w ogóle jakby nie zdobywaliśmy medali za Stefana Antigi i za Witala Heinena. Ta drużyna Witala przecież przed Mistrzostwami Świata zajęła szóste miejsce, piąte miejsce. Nie weszła do półfinału, przegrywając dwa mecze z Brazylią i z Rosją. Tak? Dobrze mówię? Z Brazylią za Witala Heinena zajęli piąte, szóste miejsce, przegrywając tak z Rosją 1-3 i z USA 0-3, a za Stefana Antigi zajęliście ósme miejsce. Mówimy sobie chyba jednym punktem czy jednym setem, nie, jednym małym punktem albo trzema małymi punktami, coś takiego, nie weszliśmy do final 8. Wówczas do final 8 bodaj, wówczas ta grupa była bardzo trudna, bo były Włochy, Brazylia i Iran w waszej grupie interkontynentalnej i wszystkie cztery drużyny razem z wami zdobyły po 6 zwycięstw i 6 porażek i decydowały układ setów właśnie i małych punktów o tym, kto jechał na finały i rzeczywiście ostatecznie Polska zajęła miejsce czwarte, ostatnie w grupie, co jest o tyle ciekawe, że grając z tak trudnymi rywalami w tak trudnym układzie i zdobywając 6 zwycięstw, przez to jakby spadła nisko w rankingu i o mały włos jakby nie spadła w ogóle z tej elity, bo chyba wówczas Bułgaria zajęła ostatnie miejsce w tej fazie interkontynentalnej, no ale nieważne. No tak, tak, no i też, tak i też wtedy ta drużyna była przebudowywana i pamiętajmy, że polecieliśmy takim mocno eksperymentalnym składem wtedy do Brazylii i też coś tam się udało wygrać, jeden mecz z dwóch, więc mimo tego jakby tej przebudowy było blisko, żeby awansować do turnieju finałowego, nie udało się, nie było medalu, a potem było Mistrzostwo Świata. Teraz znowu jesteśmy w sytuacji, gdzie przebudowujemy zespół
I no, mimo tego, że są tam doświadczeni ligowcy i ludzie, którzy zdobywali medale już Ligi Mistrzów 2 lata z rzędu, no to jednak doświadczenie reprezentacyjne, ta drużyna oprócz Bartka Górka, oprócz Zatiego i Bienia powiedzmy i Kochana, no to i Karola Kłosa, no to ma małe, tak? I myślę, że ten medal jest jak najbardziej, powinien być traktowany w kategoriach sukcesu i ja się z tego cieszę i cieszę się też, że to nie jest złoty medal tak w kontekście Mistrzostw Świata, bo wydaje mi się, że to może być taka podwalina pod sukces na Mistrzostwach i to zmobilizuje naszych do ciężkiej pracy. To jeszcze tylko na zamknięcie tego wątku. Ja sobie dzisiaj, czekając na ciebie, tutaj miałem 10 minut, żeby sobie przelecieć szybciutko medale ostatnich imprez i co mi z tego wyszło też, żeby zamknąć ten wątek doceniania medali. Tak jak tutaj napisałem, w ostatnich 10 latach zdobyliśmy 8 medali, 2 razy Mistrzostwo Świata, 2 medale Mistrzostwa Europy za Witala Heinena brązowe i 4 medale w INL-u, czyli nie doliczam tego 5. historycznego, bo on w 2011 roku w Gdańsku wywalczył brąz Andrea Anastazji, ale się nie mieści w tym dziesięcioleciu, a więc złoto 2012, teraz brąz 2022 i 2 medale Witala Heinena, ale więc brąz i srebro w Rimini. To są te nasze dorobki. 8 medali w ostatnich 10 latach, żeby było ciekawie, taki sam dorobek mają Stany Zjednoczone i Francja, też 8 medali w ostatnich 10 latach, ale Francuzi, jak wiemy, złoto Igrzysk Olimpijskich bez medalu Mistrzostw Świata w tym układzie, Stany Zjednoczone brąz Igrzysk Olimpijskich i brąz Mistrzostw Świata w tym ostatnim dziesięcioleciu. 14 medali ma oczywiście Brazylia, absolutny hegemon gdzieś od początku tego wieku do pewnego, myślę, że do 2018 roku licząc. 14 medali, w tym 5 razy grali w półfinale Igrzysk, 2 razy złoto i 2 razy srebro, 5 razy w finale Mistrzostw Świata. 7 medali ma Italia, w tym 2 medale Igrzysk Olimpijskich, a więc to jest to, do czego my dążymy cały czas, ale bez medalu Mistrzostw Świata. I 5 medali ma Rosja, 1 medal Argentyna, bez medalu Iran, to jeśli chodzi o czołówkę rankingu, poza tą czołówką 10 rankingu światowego są jeszcze Serbia, która wywalczyła 5 medali, 3 medale Mistrzostwa Europy ma Słowenia. No i biorąc pod uwagę najlepsze drużyny Igrzysk Olimpijskich, a więc tej ostatniej imprezy, Francja, mistrz, zwycięża, Rosja tutaj wykluczona, Argentyny nie było, Brazylia poza czwórką, Polska w czwórce, Włochy 4. miejsce, Japonia poza czwórką, Kanada poza czwórką, Iran poza czwórką i dopiero 10. miejsce na Igrzyskach Stany Zjednoczone też w finale, więc trzeba doceniać też, że jesteśmy jedną z nielicznych drużyn, która się utrzymała w tym topie cały czas światowym i jest w nim regularnie, jest w nim z wynikami w postaci 2 złotych medali Mistrzostw Świata, natomiast z całej tej czołówki, którą wymieniłem, tylko Polska nie ma tak naprawdę medalu Igrzysk Olimpijskich, to znaczy ten medal olimpijski ma Argentyna już w tej chwili, mają 2 Włochy, mają Stany Zjednoczone, 2 medale Rosji, 4 medale w Brazylii, medal Francji i tylko my nie mamy tego medalu. I to jest rzeczywiście impreza, którą powinniśmy weryfikować i to jest impreza, do której powinniśmy dążyć, natomiast rozliczanie jakby Grbicia i tej reprezentacji, która przeszła taką przebudowę i gdzieś właśnie jej został wyznaczony rok 2024 jako prawdziwa weryfikacja, już teraz na podstawie pierwszej komercyjnej imprezy wydaje mi się troszkę niesprawiedliwe. Gdyby to rozliczanie nastąpiło po mundialu, który będziemy mieli za miesiąc, no to myślę, że byłoby to chyba troszkę bardziej uzasadnione niż już teraz na podstawie pierwszej imprezy. Ale to rozliczanie nastąpiło no na podstawie w zasadzie jednego bardzo nieudanego meczu ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj możemy wejść powoli w analizę szczegółową. Co ciebie najbardziej zmartwiło pod względem stylu naszej gry? Bo to, że wynik to wynik godny, no to jednak
wiele zastrzeżeń konkretnych co do naszej gry było po VNL-u. Jakie ty masz największe zmartwienia według ciebie? Wiesz co, to jeszcze tylko kończąc ten temat tych medali, które tam wymieniłeś. Ja widziałem chyba wczoraj albo przedwczoraj u Antka Brizarda na Instagramie taką grafikę fajną. Francuska Federacja zrobiła zestawienie generacji Antigi i generacji Ngapeta. Myślę, że swoją drogą to zestawienie może trochę zaboleć tego pierwszego, bo to tam pamiętamy jakby okoliczności, czy też wyrzucenie Ngapeta z reprezentacji wcześniej, czy w ogóle tej zmiany pokoleniowej. No i tam to ta generacja Ngapeta ma wszystkie złota, oprócz złota Mistrzostw Świata i też wydaje mi się, że może dlatego ten rok jest dla nich tak wyjątkowy, bo oni czują, że mogą skompletować te swoje trofea, jeżeli chodzi o najważniejsze imprezy siatkarskie, bo grają fenomenalnie i widać jakąś taką wyjątkową mobilizację nawet u samego Ngapeta, który tam było widać, że mocno swoich kolegów dopinguje między akcjami, żeby wygrywać. Grają naprawdę przepięknie. Także każda drużyna ma inny drive do wygrywania. Naszym drive'em są Igrzyska Olimpijskie, bo my dwa złota Mistrzostw Świata mamy. Oczywiście mamy imprezę u siebie teraz, więc to też jest ważne, żeby tutaj się dobrze zaprezentować. Nie ma co rozliczać po Lidze Narodów, bo to jest droga jakaś tam do tych Mistrzostw Świata. Ja jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że nasi wyglądali bardzo dobrze fizycznie. Tutaj się nie zgodzę z niektórymi ekspertami w studio i to już mówiłem też na antenie, bo zwróćmy uwagę, że nasi zagrali bardzo ciężkie pięciosetowe spotkanie z Iranem. W najważniejszym momencie w tiebreaku wyglądali najlepiej i fizycznie, i mentalnie. Potem oczywiście zagraliśmy krótki mecz, krótszy trochę ze Stanami, ale też ciężki. No i następnie dzień później wyszliśmy i też nasi wyglądali bardzo dobrze fizycznie. Także plusem jest to, że widać, że jakby ten nowy sztab i ta nowa ekipa jest w stanie zbudować już jakiś tam mały szczyt formy na daną imprezę. Wiemy, że nasi ciężko bardzo pracowali nad fizyką i to przyniosło efekty w tym turnieju moim zdaniem już, a teraz też chyba gdzieś tam w wywiadzie z tobą Nikola Grbicz powiedział, że będą pracowali dużo nad formą fizyczną na te mistrzostwa, tam jest trochę więcej meczów, ale też chyba rozłożone są, co nie ma takiej sytuacji oprócz półfinału i finału chyba ewentualnego, że będą grali dzień po dniu, tak mi się wydaje. Dobrze mówię? Tak, no, nie będą grali dzień po dniu. No, tylko ewentualnie półfinał i finał. No ale to już tam serduchem. Więc tak zamykając ten VNL, jeżeli chodzi o te medale i o to, co mi się podobało, zacząłeś temat stylu gry, tak? I co mnie zmartwiło. No myślę, że to jakby Ameryki nie odkryje, że zmartwiło mnie nasze przyjęcie i tam w liczbach wyglądaliśmy. Nawet nie trzeba było patrzeć na liczby, bo myślę, że to było widać, że to przyjęcie nie jest najlepsze, a statystyki pokazywały, że Marcin Janusz, jak tylko ma piłkę dograną blisko siatki, to rozgrywa bardzo dobrze i nasi mają wtedy znacznie lepszą skuteczność niż przeciwnicy w każdym meczu, czy to nawet ze Stanami nawet tak było. Jak tylko tak, ze Stanami po pozytywnym przyjęciu, którego mieliśmy 63% skuteczności i w tym elemencie byliśmy minimalnie lepsi właśnie od Amerykanów. Kłopoty się zaczynały, kiedy było negatywne przyjęcie, czyli tutaj o 9% gorsza skuteczność i przede wszystkim na kontrataku, gdzie mieliśmy tych kontrataków 10 mniej i jeszcze dodatkowo przy 10 mniej akcjach mieliśmy 23% gorszą skuteczność. No dokładnie, więc niestety w tych meczach, w tym meczu i też z Iranem też tak było, że dosyć dużo tych piłek było przyjętych za trzeci metr i wtedy nasza siatkówka w porównaniu chociażby, nie wiem, z Amerykanami jest dosyć prosta, ale też z tego co wiemy,
taki jest pomysł Grbicza na to, tak, żeby nie kombinować za bardzo w momencie, kiedy jest ta piłka dalej od siatki, nie próbować przyspieszać tej gry, mylić przeciwnika, tylko mając czy Kurka, czy Semena na skrzydle, żeby postawić jak najdogodniejszą piłkę do ataku dla nich i bazować na ich umiejętnościach i na ich fizyce, tak, zasięgu i sile. Więc to przyjęcie na pewno jest takim elementem, który jest mocno do poprawy. To też myślę, że rodzi kolejne pytania, jeżeli chodzi o rywalizację przyjmujących, tak, teraz w ciągu tych 5 tygodni, no bo skoro się okazało, że jednak niekoniecznie są nam potrzebni ofensywni przyjmujący, to może warto postawić na kogoś, kto to przyjęcie ma trochę lepsze. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w ciągu tych 5 tygodni. Nie wiem, na ile trener jeszcze chociażby Bartka Kwolka widzi jego szanse na wyjazd, ale myślę, że tutaj rywalizacja między Bartkiem Bednożem, Bartkiem Kwolkiem, no i pytanie właśnie, czy jeszcze ale kimś, w takim razie nie wchodźmy w głowę trenera Grbicia, tylko spróbujmy sami odpowiedzieć, jak ty to widzisz i na ile przez miesiąc jest możliwość rzeczywiście wypracowania trochę stabilniejszego przyjęcia, czy może jednak tutaj widziałbyś inną konstrukcję, bo już myślę, że nawet ten mecz o brązowy medal, czy wcześniej z Iranem, pokazały, że gdzieś jakby trener tą pierwszą opcję, zmiana Śliwka-Fornal, ma gdzieś w głowie bardzo blisko, bardzo czujnie tutaj stara się być przygotowanym. Natomiast pytanie, co dalej, tak? No, czy nadal widzisz opcję doprowadzenia Bartka Bednoża, czy wzmocnienia się jednak Kwolkiem i czy można w ciągu miesiąca jakby wywracać do góry nogami swoją koncepcję, którą się miało od początku sezonu i do której przygotowywało się wszystkich, od sztabu trenerskiego do samych zawodników. No ale co byś nazwał teraz wywróceniem koncepcji? Wzięcie wywróceniem koncepcji nazwałbym to, czego chcą niektórzy kibice, czyli wprowadzeniem Tomka Fornala do pierwszej szóstki. To według mnie była moim zdaniem w ogóle to się nie wydarzy i wydarzy się, będzie się wydarzać to, co się wydarzyło w meczu o trzecie miejsce, czyli przy słabszym momencie Olka Śliwki bardzo szybko, czy Semena, reagowanie szybką zmianą, dużo szybszą niż w poprzednich spotkaniach, które tam miały pokazać, czy dane zestawienie dobrze funkcjonuje ze sobą, czy nie. No teraz jakby graliśmy o wynik i moim zdaniem trener się będzie trzymał tej swojej bazy, tego bazowego ustawienia i nie będzie robił zmian i będziemy zaczynali zawsze tak samo. Tylko ta reakcja będzie szybsza, bo widzi, że zmiennicy są, jakby dają dużo, dużo pozytywów, tak, wnoszą na boisko. I Tomek Fornal też dał dobrą zmianę w meczu o brązowy medal. Ma wszystko tak naprawdę, co potrzeba do dobrej gry, bo ma i przyjęcie, tak, przynajmniej tak to wyglądało w lidze. Czy można wypracować przez 5 tygodni? Na pewno nasi też pracowali bardzo dużo nad przyjęciem, bo to jest element, który jakby wymaga powtarzalności i tych powtórzeń, żmudnych powtórzeń na treningach, czy z maszyny, czy z podestu gdzieś tam, jeżeli chodzi o floty, czy w ogóle w ćwiczeniu i zagrywki, i przyjęcia jednocześnie. I myślę, że tych powtórzeń nasi wykonają bardzo dużo. Najważniejsze będą jednak chyba te powtórzenia, które będą na meczach kontrolnych, tak? Na memoriale Wagnera, na tych sparingach, czy z Argentyną, czy przypomnijmy, że gramy 13 sierpnia najpierw w Radomiu sparing z Ukrainą, przepraszam. Z Ukrainą właśnie. 13 sierpnia, więc za 2 tygodnie z malutkim okładem. Później mamy ten tryptyk 18, 19, 20 sierpnia w Krakowie, Iran, Serbia, Argentyna. I jeszcze 3 dni później poprawkę już w Katowicach z Argentyną. A więc w ciągu 10 dni zagramy 5 meczów kontrolnych i później 26 sierpnia start mistrzostw z Bułgarią, a więc od 13 do 26 sierpnia będzie 13 dni na 5 meczów.
Tak, no i te powtórzenia tych przyjęć czy innych elementów właśnie w tych meczach będą kluczowe, jakieś tam sprawdzanie różnych opcji. No wiesz, trener będzie oglądał ich codziennie na treningach, pewnie tam będzie sobie sprawdzał różne zestawienia, no ale pamiętajmy, że Olek Śliwka, Paweł Zatorski i Kamil Semeniuk jednak rozegrali ze sobą bardzo dużo stresujących momentów w linii przyjęcia. I to jest chyba ta baza, moim zdaniem, nie do ruszenia, jeżeli chodzi o zaczynanie spotkań, bo później co się wydarzy, to nie wiemy, ale jednak trener chyba będzie korzystał z takiego zestawienia i będą pewnie pracować nad tym, żeby zaczynać tak. No i jeżeli każdy z tej trójki będzie grał dobrze, no to będziemy tak grali mecz, a jeżeli tylko któryś z tych elementów nie wypali i będzie ktoś miał gorszy moment, no to po to są tacy zmiennicy, żeby wejść i żeby coś dołożyć. No też niestety w meczu z Amerykanami te zmiany w przyjęciu za dużo nie dały, tak? I Tomek Fornal i Bartek Bednosz no nie pomogli za bardzo w tym elemencie, więc jest coś takiego jak dyspozycja dnia, no i raz jednego dnia ktoś wejdzie i zagra szlema jak Tomek Fornal obręczył brązowy medal, a czasami po prostu nie wniesie nic specjalnie do gry, no i tak było dzień wcześniej, więc no w ciągu jednego dnia się nie nauczył przyjmować i atakować, tak, to po prostu są jakieś tam różne czynniki, które się na to złożyły. I tyle. No i według mnie po prostu te 5 tygodni nasi poświęcą na żmudną pracę nad wszystkimi elementami, no ale bardzo łatwo się przyjmuje na treningu, atakuje i blokuje i zagrywa, tak jak nie ma jakiejś większej presji. Ważne jest to, jak będzie to wyglądało w meczach kontrolnych, no i jak to potem wyjdzie już w praniu w meczach o stawkę na Mistrzostwach Świata. Mm-hmm. Ojej. Aż rzuciłem długopisem. No właśnie, widzę, że się zaczyna zdenerwować. Dobra, element przyjęcia. Ja myślę, że też w tym elemencie trener w tym wywiadzie takim podsumowującym VNL chyba jasno powiedział, jeżeli ktoś myśli, że z Leonem czy Huberem byłoby nam łatwiej i zaczyna wracać do tych dwóch nazwisk, choć wiadomo, że byłoby tak łatwiej, ale jakby nie o to chodzi w tej filozofii. To mi się podobało, że... spędziłem troszkę czasu na treningu, na rozmowę z Johnem Sparrow i tam z jego każdego słowa przemawia taki spokój i takie przekonanie, że po prostu moim zadaniem jest stworzenie jak najlepszych warunków moim zawodnikom, doprowadzenie ich jakby do jak najwyższej formy. A co potem z tego będzie, no to już jest kwestia czasami losowa i trochę w imię tej filozofii też kieruje się trener Grbić. Później usłyszałem od statystyka naszej reprezentacji Marcina, że jakby to wszystko można zamknąć w takim haśle amerykańskim you win with what you got, czyli wygrywasz to z tym, co masz, z tym, kogo masz do dyspozycji. To jest, myślę, że clue tej filozofii, tej wypowiedzi pomeczowej, po turniejowej trenera Grbicia. My nie myślimy, że mógłby być Huber, że mógłby być Drzyzga, że mógłby być Leon, że mógłby być, nie wiem, Kubiak i kto inny. Po prostu ja przebudowuję drużynę, mam tych zawodników, których mam do dyspozycji. Przede mną jeszcze ostateczna oczywiście ta selekcja w postaci wybrania 14 na mundial, natomiast w momencie, kiedy już ta 14 zostanie wybrana, to tymi zawodnikami musimy wygrać i mamy za zadanie doprowadzić tych zawodników do jak najwyższej dyspozycji, stworzyć im warunki, żeby oni zagrali jak najlepsze zawody. I trochę tutaj druga wypowiedź trenera Grbicia. Każdy z zawodników musi grać po prostu na swoje 100%, a my jeszcze nie gramy na 100%. Każdy z tych zawodników musi dać z siebie absolutnie wszystko i wierzyć w to, że jest w stanie na mistrzostwach zagrać swojego szlema. No i nie ma co ukrywać, że jeszcze tak nie gramy, począwszy od jednego z liderów, Bartka Kurka, który sam powiedział, że był dobrym aktorem, a nie grał na swoim poziomie. No myślę, że nawet w tym meczu z Włochami, który tak dobrze się układał, 38% w ataku jego, no to jest dowód na to, że już tutaj, począwszy od Bartka, mamy olbrzymi potencjał do rozwoju. Natomiast bardzo podoba mi się ta filozofia jakby you win with what you got, tak? Czyli nie obracamy się do tyłu, nie patrzymy, co moglibyśmy mieć, tylko koncentrujemy się na tym, kogo i co mamy. Tak, no ta filozofia też buduje mentalnie tych, którzy są w tej drużynie i tych, którzy mają grać na najwyższym poziomie, no bo
Wyobraźmy sobie, że trener cały czas w wywiadach mówi, że no, czekamy na Leona, że brakuje nam go, że no, odliczamy dni do jego powrotu. No to jak ma się czuć, nie wiem, Olek Śliwka czy Kamil Semeniu, który wie, że trener tak naprawdę wystawia go, ale czeka, aż wróci ktoś inny, tak? Więc to też buduje mentalnie chłopaków i myślę, że ta wiara w zespole, w siebie nawzajem i to poczucie jakiejś tam pewności siebie od sztabu do zawodników jest bardzo ważne i myślę, że to też miało wpływ trochę na skład, który wyszedł w niedzielę po przegranym meczu ze Stanami, no bo wyobraźmy sobie, że nie wiem, że wychodzimy na przykład z jedną zmianą, typu wchodzi Tomek Fornal za Olka Śliwkę, no to jest takie trochę pokazanie, że no Olek, to jakby to przez ciebie przegraliśmy ten mecz wczoraj i teraz ja robię tę zmianę, tak? No trener też stara się budować każdego zawodnika mentalnie i myślę, że zrobił bardzo dobry ruch, co potem też pokazało życie, że chłopaki zaczęli w tym zestawieniu. Olek pierwszego seta, mimo tego, że jego skuteczność w ataku nie była jakaś imponująca, no to też trzeba zwrócić uwagę to, jakie piłki dostawał. Dostawał piłki highbole z pola, nie robił błędów, my asekurowaliśmy te piłki i wygrywaliśmy akcje, pracował w polu, w asekuracji, w bloku i tego pierwszego seta naprawdę zagrał dobrego. W momencie, kiedy się zaciął w drugim, wszedł Tomek Fornal i też zagrał bardzo dobrze i jakby ta drużyna funkcjonowała, więc mi się wydaje, że właśnie takimi ruchami trener Grbicz buduje swój zespół od strony mentalnej. No a my, kibice i eksperci, możemy sobie gdybać, co by było, gdyby, nie wiem, jakby był Leon zdrowy i Huber zdrowy, to jak ta kadra by wyglądała, kto by grał i jaki byśmy mieli potencjał i tak dalej. No ale tym gdybaniem, no to nie wygramy Mistrzostwa Świata czy potem Igrzysk. No musimy jakby na daną chwilę grać tym, co mamy i walczyć tym, co mamy, a umówmy się, no mamy bardzo szerokie spektrum zawodników, bo tak jak rozmawialiśmy, no wydaje mi się, że i Karol Butryn i Łukasz Kaczmarek spokojnie by się załapali do pierwszego składu na przykład Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o pozycję ataku, tak? Bo mówiliśmy, że Amerykanie, nie liczę tutaj występu De Falco, bo to jest poza konkurencją, ale jeżeli byśmy ich zestawili, jeżeli chodzi o umiejętności w poszczególnych elementach, to spokojnie każdy z nich by grał w tej pierwszej szóstce Stanów Zjednoczonych, tak? A są u nas drugim i trzecim rezerwowym, czy tam zadaniowcem na zagrywkę, czyli drugim rezerwowym. Więc potencjał mamy ogromny. Wygraliśmy z Włochami, grając cały mecz praktycznie Bartkiem Kurkiem, który, tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o ten element ataku, nie wyglądał jakoś rewelacyjnie, ale mi się bardzo podobało, że w tym meczu właśnie z Włochami Bartek naprawdę od początku do końca był takim liderem i kapitanem tego zespołu i to było widać w każdej akcji, między akcjami i mi się to podobało i myślę, że też to był jeden z czynników, dlaczego Nikola go trzymał przez cały mecz na boisku, mimo tego, że jego skuteczność była średnia, ale też pamiętajmy, że w drugim secie mimo tego, że dropiłek nie skończył, to w najważniejszym momencie skończył dwie piłki w końcu seta. No więc to też jest jakaś tam czutka trenera, jeżeli chodzi o robienie zmian czy też nie robienie. No to jest też ciekawe, bo myślę, że to się uzupełnia z tą filozofią, to znaczy trener buduje zaufanie do zawodnika i buduje zawodnika. W przypadku Barka Kurka to jest budowanie bardziej chyba zawodnika, bo nie trzeba budować większego zaufania do zawodnika, jeżeli daje się mu belkę kapitana i czyni się go jednym z liderów. Natomiast, więc tego zaufania nie trzeba do Bartka Kurka samego w sobie budować, natomiast trzeba zbudować formę zawodnika i to chyba widać wyraźnie, bo pewnie w innym wypadku te statystyki zasługiwałyby na szybszą zmianę i na roszadę na pozycję atakującego, ale tutaj jakby sytuacja jest prosta. Bartek ma dojść po prostu do lepszej dyspozycji, może nawet nie fizycznej tyle, co po prostu skutecznościowej. I chyba też na tej pozycji, nie wiem czy tu się zgodzisz, mimo tego, że wielu kibiców uważa, że Karol Butryn
zaprezentował się świetnie, to chyba ja czytam jednak podwójną zmianę Kaczmarka jako sygnał, że to jest atakujący numer dwa i że Karol Butryn został zabrany zadaniowo do Bolonii, w związku z tym jego sytuacja jest wciąż jako ewentualnie tego walczącego wyjazd na Mistrzostwa Świata i raczej obaj są sprowadzeni właśnie do miana zadaniowców, bo Bartek będzie grał w zasadzie w pełnym wymiarze. Tak, no też mi się tak wydaje, że Bartek jest jedynką, a Łukasz będzie tym takim drugim wchodzącym do grania na podwójne zmiany. Karol Butryn, z tego co też tam rozmawiam z chłopakami, no to on na treningu wygląda bardzo dobrze i to też jest jakaś tam wartość dla tej drużyny, że masz gościa na treningu, który regularnie zagrywa 125 na godzinę, tak? Bo przyjmowanie piłek z maszyny to jedno, ale mieć gościa w zespole, który jedzie 125 jedną za drugą zagrywką, to też jest dobry trening dla przyjmujących. Nie mówiąc już o tym, że tak samo może zagrać, co pokazał na Lidze Narodów w meczu, tak? Kiedy wchodził i robił asy, więc i bronił piłkę nawet w szóstej strefie, która nie jest jego naturalnym miejscem do obrony. Ciekaw jestem bardzo, jak trener Grbicz do tego podejdzie i czy właśnie może wybrać takiego Karola Butryna na sam element zagrywki kosztem na przykład czwartego środkowego, tak? Czy może na przykład weźmie pięciu przyjmujących, aczkolwiek wydaje mi się, że od tej... Ja osobiście chyba bardziej bym się skłaniał, żeby mieć takiego Butryna na zagrywkę niż pięciu przyjmujących w tym zestawieniu, które możemy mieć. Blok. Element bloku i postawa blokujących. Już teraz po powołaniach do szerokiej kadry wiemy, że w zasadzie o miejsce ewentualnego czwartego walczą Urbanowicz i Poręba, bo to jest dwójka dodatkowych środkowych, która jest w gronie szerokiego składu. No chyba tak było wiadomo od początku, natomiast czy według ciebie trener może zaprzeczyć swojej filozofii, złamać się i zabrać tylko trzech środkowych, czy jednak mistrzostwa są zbyt długim turniejem, a i nasi środkowi ostatnio mieli kłopoty zdrowotne zbyt często i wszyscy trzej, żeby zaryzykować zabranie tylko trójki, tak jak do Bolonii, bo poniekąd do Bolonii jakby to wystarczyło, tak? Wiadomo było, że więcej da zmiana zadaniowa Butryna jako trzeciego, jednego z trzech atakujących niż być może czwarty środkowy, natomiast na Mundial być może ten czwarty środkowy też w formie zmiany zadaniowej być może właśnie, tylko że na blok będzie potrzebny. No i druga rzecz, o której gdzieś tam żeśmy rozmawiali i ta twoja teoria, że być może przy nieregularnej zagrywce, bo ta zagrywka powiedzmy chyba najlepiej się zaprezentowała z Włochami i teoria, że przy problemach z blokiem, no po prostu może warto podmienić też i zagrać dłużej z Karolem Kłosem, który no jest raz, że najlepszym blokującym ostatniego sezonu plus ligi, a dwa, że nawet wejściem swoim najdłuższym ostatnim udowodnił, że ten blok gdzieś się go trzyma. Tak, no z tego co też gdzieś tam rozmawiam z chłopakami, to i Urbanowicz i Poręba na pewno mogą zagościć w tej kadrze na lata i mają olbrzymi potencjał w każdym elemencie i w bloku też jakieś takie naturalne ułożenie rąk, że tam naprawdę się nie ma jak wybierać po skosie gdzieś na treningach, w różnych ćwiczeniach, które robią. No WNL był turniejem dla nas czterodniowym, tak? Więc wzięcie trzech środkowych nie było żadnym ryzykiem tak naprawdę, bo nawet, nie wiem, tracąc jednego środkowego z powodu kontuzji na początku tego turnieju, no to rozegrać dwa mecze bez zmiany to nie jest nic strasznego. Co i tak de facto się stało, bo i tak zagraliśmy bez zmiany w tych meczach ze Stanami i z Włochami, tak? Ze Stanami. No tak, no, umówmy się, jak on tam nie wszedł i z Włochami też nie wszedł. Tak, no zrobienie zmian na blok
może bardziej mogłoby wpuszczenie Karola jakoś, nie wiem, uspokoić od strony mentalnej. Ten zespół, chyba mi padła słuchawka. No tak. Bo dobra. Mogło uspokoić ten zespół, ale tej zmiany trener nie zrobił. Pamiętajmy, że Mistrzostwa Świata teraz też są, nie są jakimś bardzo długim turniejem, w sensie jeżeli chodzi o ilość meczów, tak? No to jest połowa tego, co było na poprzednich Mistrzostwach Świata. 7 spotkań do rozegrania. No ale właśnie no pytanie, czy rezygnować z tego czwartego, tego nieogranego tak naprawdę do tej pory w meczach o dużą stawkę, bo nawet nie sprawdził przecież Poręby w meczach w Gdańsku, tak, przed polską publicznością, co też byłoby pewnie ciekawym sprawdzianem. Jeszcze będzie miał memoriał Wagnera, żeby to sprawdzić, bo tam też podobno ma być komplet z tego, co słyszałem, więc super. I to też może być dobry sprawdzian dla chociażby takiego Poręby czy Urbanowicza. Wydaje mi się, że Nikola stawia bardzo na ofensywę środkowych. No ale czy to nie jest błąd, jakby to, czy to nie jest jakby już taktyka, która się nie do końca sprawdziła według ciebie, bo w momencie, kiedy my słabiej przyjmujemy na poziomie nawet 30% z Italią było to troszkę wyżej, tutaj jakby nie daliśmy się tak stłamsić, ale już z Iranem i ze Stanami Zjednoczonymi było więcej problemów, ze Stanami Zjednoczonymi było to równo 30% w całym meczu, a nawet 25% w trzecim secie, no to czy ta jakby taktyka w tej chwili no po prostu nie zdaje egzaminu, tak, że o ile zaufanie do gry na wysokiej piłce, do Kurka i do Semeniuka to jedno, no to jednak po prostu w tym momencie środkowi nie tylko dostają mniej piłek, ale też no, nie przynoszą nam takiej korzyści w postaci bloku, czyli jakby nie sprawdza się ani ich, nie sprawdzają się ani ich walory ofensywne, ani nie dają nam właśnie tego defensywnego. Tak, no ofensywa to też zagrywka, a no umówmy się, Mateusz Bieniek w tym elemencie wymiata. Kuba Kochanowski też pokazywał na tym turnieju, że potrafi seriami zdobywać punkty i bardzo dobrze w tym elemencie grał. W elemencie ataku Bieniu też ekstra. Kochan też miał swoje lepsze i gorsze momenty. Też w bloku Kochan zaczął chyba mi się mieszają te mecze, ale wydaje mi się, że z Amerykanami zaczął dosyć dobrze w tym bloku. Potem Kochan coś jeden blok z Amerykanami zanotował, bodaj to dwa ja bloki w takim razie z Iranem. Z Iranem było tak, że on zaczął tak, dwa bloki chyba. Dwoma blokami na początku meczu i potem miał puste przebiegi i wszedł Karol. No moim zdaniem Nikola też może robić coś takiego, że on po prostu stawia na tę dwójkę, bo to jest dwójka, którą będzie holował przez kolejne 2 lata do igrzysk, a Karola jako tego, jakby nie patrzeć, już trochę starszego środkowego może nie widzi na przykład w perspektywie igrzysk, bo ma sami takich dwóch koni jak Urbanowicz i Poręba i może Karol jest po prostu na teraz, na te Mistrzostwa Świata. No i daj Boże Huber. No i no właśnie, no pamiętajmy o Huberze, który mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia, bo ten sezon pokazał, że jeżeli jest w formie, no to nie miał sobie równych środkowych w lidze i środkowych, który regularnie w każdym meczu potrafi dawać kilkanaście punktów, bo i zagrywką, i blokiem, i atakiem, no to myślę, że miałby pewne miejsce w szóstce tej reprezentacji. No i ja trochę tak czytam te braki zmian, że Nikola w takim turnieju, chociażby jak WNL, woli, żeby czy Kochan, czy Bieniu w tym swoim najsłabszym elemencie z tych wszystkich, które są, czyli właśnie w bloku, zostali dłużej na boisku, bo jednak rozegranie tych dwóch setów więcej, czy jednego seta więcej przeciwko Christensenowi, czy Gianellemu w meczu o stawkę jest dużą wartością dla blokującego, a takich okazji do Igrzysk Olimpijskich nie będzie jakoś bardzo dużo i oczywiście można oglądać na wideo różnych sypaczy i analizować ich grę i tak dalej, ale stać tam pod siatką i musieć decydować jakby przed akcją czy w trakcie akcji co zrobić na bloku,
No to jest bezcenne doświadczenie i wydaje mi się, że Nikola tak to Okej, potraktował. okay. I w kontekście igrzysk ja to jestem w stanie zrozumieć, tylko nadal to igrzysk mamy jeszcze dwa pełne lata, dwa pełne sezony i ligowe, i reprezentacyjne. No tak naprawdę to jest trochę wróżenie z fusów, tak? Przykład Hubera pokazuje, że no nie jesteś w stanie dzisiaj zbudować pary środkowych na igrzyska i wierzyć w to, że Kochanowski, Bieniek na przykład, czy Urbanowicz, Poręba w tych igrzyskach zagrają, no bo nie wiemy, co się wydarzy za dwa lata i myślę, że no jednak mając tak trzech doświadczonych już, wszyscy są mistrzami świata, tak trzech ogranych i tak trzech w tej chwili będących w jakiejś tam dyspozycji środkowych, no powinien jednak budować już tu i teraz, a nie pod mistrzostwa świata, bo ja rozumiem budowanie Poręby i Urbanowicza, no to bym rozumiał, że trener buduje sobie Porębę i Urbanowicza w kontekście Igrzysk Olimpijskich, ale on nie buduje Poręby i Urbanowicza, no to w tym momencie budowanie środkowych na Igrzyska jest trochę dla mnie karkołomne. Ja tak sobie zerknąłem teraz, jak mówiłeś, na statystyki kontry. My mamy 36 do 47 kontrę z Iranem, 23 do 33 kontrę ze Stanami Zjednoczonymi, i przegrywamy kontrę nawet w wygranym meczu z Włochami. 37 kontrataków naszych, 46 kontrataków reprezentacji Włoch. Nawet w wygranym 3-0 meczu. No więc na końcu później wychodzi trener Grbić i mówi: kuleje nam gra blok obrona. No kuleje nam gra blok obrona i mamy mniej kontrataków w każdym meczu z trzech zagranych w Bolonii, no bo nie mamy środkowego, który by nam to zagwarantował. Ani blok punktowy, ani możliwość zagrania kontry. Tak, myślę, że taką najgorszą statystyką dla naszego bloku jest ten blok na minus, tak? Czyli gdzieś blok out, jeżeli chodzi o dotknięcia w bloku. I myślę, że tutaj też mamy troszeczkę za dużo takich dotknięć w bloku, które nie lecą w kierunku naszej obrony i nie da się ich grać dalej, tylko lecą w trybuny. I no ta formacja blok-obrona to też jest obrona i niekoniecznie trzeba mieć tam, nie wiem, po 15 bloków w meczu, tak? Jeżeli twoi koledzy obronią dużo piłek, no to znaczy, że ten blok też był ok. No, u nas tego bloku jakoś dużo nie było. Mówisz, że niekoniecznie trzeba budować trzech gości, którzy są mistrzami świata. Moim zdaniem no niestety ani Kochan, ani Bieniu nie mieli jakiegoś fenomenalnego sezonu w bloku, tak? Jeżeli chodzi o sezony klubowe i oni muszą chociażby na tej reprezentacji w tych systemach troszeczkę więcej pofunkcjonować i odbudować się w tym elemencie, bo pamiętamy Kochana z Zaksy, ale to było rok temu, tak? I on teraz w tym ostatnim roku nie grał jakoś rewelacyjnie w bloku. Też trzeba pamiętać, że jednak każdy z tej trójki nie jest jakiś najmocniejszy fizycznie, jeżeli chodzi o brak kontuzji, tak? Bo i Kochan miał swoje problemy w sezonie w Resowi, i Bieniu, no Karol ma już swoje lata, też tam jakieś, każdy z nich ma swoje problemy, więc wzięcie trzech gości, którzy oczywiście są najbardziej doświadczeni i najbardziej ograni, ale każdy z nich, no jest jakieś ryzyko, że każdy z nich może mieć jakąś kontuzję w trakcie turnieju i nie móc zagrać, no to pytanie, czy właśnie, czy holowanie tej trójki i nie wzięcie jednego z dwójki Urbanowicz, Poręba jest dobrą decyzją w turnieju takim jak Mistrzostwa Świata. No, moim zdaniem blok to jest jakby kolejny element po przyjęciu, nad którym możemy zrobić duży progres, tak? I to, że Karol Kłos jest tam jako najlepszy blokujący ligi, jest na ławce, to myślę, że to też jest duży komfort dla Nikoli, bo on w każdym meczu może widzieć, czy Kochan z Bieniem dają na tyle dużo w ofensywie i mają na tyle mało tych dotknięć minusowych w bloku na siatce, bo oni nie muszą punktować. Najważniejsze jest to, żeby ten mogą grać wyblokiem, mogą wybierać dobrze i sprawiać, że chłopaki będą bronili. To jeżeli te wszystkie tam wektory się będą składały Nikoli, żeby oni grali, to będą grali, a jeżeli będzie tak, że my odrzucamy przeciwników od siatki, mamy ich na highballu i możemy ustawić łatwo blok, albo przynajmniej za trzeci metrik wyrzucamy i możemy dosyć łatwo ustawić ten blok, ale
Bieniu dostaje dużo blokautów, Kochan dostaje dużo blokautów, no to wtedy to jest dobry moment, żeby wprowadzić Karola Kłosa. Także to nie jest takie jeden do jednego, że patrzymy na rubrykę, aha, Kochan blok zero, tak? Czy tam Bieniu, i to dawajmy Karola. Bo oni dają właśnie to, że dodadzą zagrywką, dadzą atakiem z trudnych sytuacji. No, tam na powtórkach było widać, że Bieniu generalnie do niego skakali, a on i tak atakował górą. Tak? W większości to był cały czas ten sam atak, ale po dobrym przyjęciu on atakował górą. No, Karol raczej bazuje na szybkości ataku i na tej szybkiej ręce, ale już górą. Pozdrawiam Karola i to żaden przytyk dla niego, ale już górą raczej nie zaatakuje, chyba że mi, a ja nie gram nigdzie tam na tym. Więc to są jakby tyle złożonych czynników na to, żeby decydować, który z tych środkowych będzie grał, że naprawdę Nikola według mnie on nie będzie jakoś na siłę próbował zaczynać z Karolem, który jednak daje trochę mniej w zagrywce. Od chłopaków i w dobrej formie wydaje mi się, że jednak i Kochan i Bieniu są lepsi minimalnie w ofensywie od Karola i będzie wolał mieć Karola po prostu na ławce i w momencie, kiedy mu te liczby tam na iPadzie się przestaną zgadzać, jeżeli chodzi o bloki minus i te negatywne dotknięcia, no to wtedy wchodzi Karol i będzie próbował ratować coś w tym elemencie. No to ostatni element nam jeszcze został, bo już pochwaliłeś trochę Marcina Janusza, mówiliśmy o ataku, o przyjęciu, została nam jeszcze obrona, czyli to, co powiązane też z blokiem i ewentualnie postawa też w przyjęciu Pawła Zatorskiego, bo tylko on zagrał w Bolonii, Kuba Popiwczak nie zagrał ani chwili, to też myślę, że jest kasus Bartosza Kurka, czyli trener nie potrzebuje sobie budować zaufania do zawodnika, natomiast potrzebuje zbudować zawodnika samego i jego dyspozycję i być może wyczuł, że Pawłowi potrzebny jest dłuższy fragment niż krótszy gry i potrzebny jest występ w pełnym wymiarze, bo ja to tylko tak czytam, jakby, że no, absolutnie tutaj Paweł Zatorski jest 150% pewniakiem i tutaj nie do ruszenia jest. Tak, no pamiętajmy, że mówimy cały czas o podwójnym mistrzu świata, tak, który rozegrał bardzo dużo trudnych też mentalnie turniejów i nie pękł i był taką ostoją tej reprezentacji i teraz fakt jest taki, że ma, moim zdaniem też jest po gorszym sezonie w klubie i też potrzebuje tych minut na boisku, powiedzmy, tak, bez względu na to, czy on dużo broni teraz, czy mało, to musi pobyć na tym boisku, żeby gdzieś tam wrócić do tej dobrej gry i rzeczywiście no, widać, że Nikola stawia na Zatiego. Też nie wiemy, w jakiej dyspozycji jest Kuba Popiwczak. Pewnie jakby mógłby. Znaczy, gdybym ja był trenerem, to ja bym zagrał tak, że grałbym z Zatim na przyjęciu, a z Kubą na obronie, ale to też rozmawiając gdzieś z Libero różnymi, tutaj mam niedaleko siebie Damiana Wojtaszka, to wiem, że to też jest niezbyt komfortowe dla tych zawodników, takie ciągłe bieganie i ani nie ma takiego czucia, że jest się cały czas w grze, tylko bardziej czujesz, że cały czas robisz te zmiany, a nie grasz. Więc pytanie, jaką filozofię ma Nikola, no i też jak wyglądają chłopaki na treningach i wydaje mi się, że on po prostu daje jeszcze czas Zatiemu do tych mistrzostw i będzie chciał go budować tak samo jak buduje Kurasia i no ja uważam, że na mistrzostwach świata będziemy mieli już szybsze reakcje, może niekoniecznie jeżeli chodzi o pozycję libero, mówię o reakcjach ze zmianami, niż teraz były w WNL-u, bo tutaj jednak trochę więcej trener dawał czasu tym zawodnikom, żeby się mogli odbudować, żeby... Czyli uważasz, że jednak jeszcze to prowadzenie było trochę taktyczne, że było na wynik, było na meczowe, ale... No oprócz meczu z Włochami, gdzie zresztą w wywiadzie chyba z tobą, znaczy na pewno z tobą, tylko to był chyba wywiad, a nie jakiś artykuł, on powiedział,
że no dzisiaj powiedział chłopakom, że każdy ma być gotowy i że te zmiany będą szybkie i wywiad przed meczem z Włochami, tak. Tak, no więc, więc i wtedy wszedł szybko dosyć Tomek Fornal za Olka Śliwkę. I wydaje mi się, że na Mistrzostwach Świata już te zmiany mogą być cały czas tak jak w meczu z Włochami, tak? Że widzi, że jest moment taki, że ten zawodnik gaśnie, dobra, to jedziemy dalej i próbujemy następnego. I nie wiem, czy to będzie miało też, oby nie, no bo to by znaczyło, że Zati będzie miał bardzo dobry turniej, ale wydaje mi się, że Kuba Popiwszczak też jest takim gościem, który jest w stanie dźwignąć to w momencie, kiedy Zati będzie miał gorszy moment. Tylko pytanie, co jest gorszym momentem Zatiego, tak? Czy to, że on będzie przyjmował, a nie będzie bronił, to będzie jakiś impuls dla trenera, żeby go zmienić, czy żeby zacząć grać na dwóch? Nie jestem przekonany. W sensie wydaje mi się, że żeby Zati przestał grać, to musiałby zacząć krwawić bardzo w przyjęciu na mundialu, ale i wtedy byśmy widzieli zmiany. A jeżeli nie będzie tych obron, to jednak ważniejszym elementem będzie to przyjęcie dla Nikoli i to, że jednak rozegrał z Semenem i ze Śliwką więcej czasu. Chyba że tak się będą toczyły te mecze, że na boisku zamelduje się Tomek Fornal na przykład z, nie wiem, z Bednożem czy z Kwolkiem, no to wtedy już jakby Zati, to Tomek Fornal z Popiwczakiem rozegrali więcej trochę meczów na przyjęciu razem i mogą się lepiej rozumieć. I wtedy może będzie łatwiej na przykład zrobić taką zmianę. Miesiąc wystarczający? Jesteś optymistą po tym, co zobaczyłeś też w kontekście porównania, gdzie my jesteśmy w stosunku do Francuzów, do Amerykanów, którzy powoli wyrastają na głównych faworytów mundialu i do, nie wiem, nawet Iranu, który zagrał dwa dobre spotkania przeciwko nam i w Gdańsku, i w Bolonii, w porównaniu do Włochów, którzy też mogą namieszać w porównaniu do Brazylii, do tej światowej czołówki. Jesteś optymistą i uważasz, że miesiąc to jest wystarczająco dużo czasu? Jak tutaj? To jest dużo czasu, 5 tygodni chyba dokładnie, tak? Oni mają, dostali tydzień wolnego, co też oznacza, że sztab też uważa, że to jest dużo czasu, bo jakby nie było czasu, to by dostali pewnie ze 2-3 dni wolnego po Bolonii i szybciej by się spotkali. Wydaje mi się, że to jest optymalnie, bo teraz jak oni by mieli siedzieć w spale 2 miesiące na przykład i trenować, to by było strasznie długi okres czasu. Tak, wy mieliście w 2014 właśnie, po fazie Ligi Narodów były 2 miesiące. Tak, no nam też gdzieś tam próbował wtedy związek, to czy tam to był, nie wiem, czy to były pomysły Stefana, czy związku, już nieważne, ale żeby jakoś to urozmaicać i mieliśmy jakiś tam wyjazd z rodzinami, tak, do Francji, do Cambreton, jakieś różne inne miejsca jakby obozów. Teraz chyba nasi będą siedzieli tylko w spale, tak, i będą mieli memoriał Wagnera, czy... No wbrew pozorom to jest jeszcze mniej czasu, bo możemy powiedzieć, że jeżeli dostali tydzień wolnego, to w zasadzie oni wracają w poniedziałek do treningu, czyli to będzie, który to będzie pierwszy, tak? Tak. To będzie pierwszy, czyli tak naprawdę to mają ledwie 12 dni w spale, a może nawet 11, bo już chyba 12 jadą do Radomia, dzień przed meczem z Ukrainą. No właśnie, więc to też bardzo szybko zleci ten czas i ja uważam, że to jest wystarczające i jakby jestem spokojny o fizykę, tak, bo było widać teraz, że nasi mieli ten czas, żeby się przygotować dobrze fizycznie i tę bazę już pod Mistrzostwa Świata też zrobić i byli w stanie zrobić jakiś ten mały pik, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne na Ligę Narodów, bo umówmy się, że jeszcze tydzień wcześniej, czy 2 tygodnie wcześniej w Gdańsku wyglądali dosyć mocno przymuleni, a w Bolonii, szczególnie po zagrywce, było widać z Włochami, że i w najważniejszym momencie tego turnieju jakby wszyscy kopali z serwy. To mi się wydaje, że jakby przygotowanie fizyczne na pewno będzie ok. Pytanie, czy starczy czasu na te wszystkie powtórzenia i na jakieś ewentualne zmiany, roszady. Właśnie dlatego też
dlatego też wydaje mi się, że nie będzie zbyt wielu roszad, jeżeli chodzi o cały skład w ogóle tej drużyny, ale i o składy wyjściowe, no bo ta baza jest dosyć solidna, jeżeli chodzi o trenera Grbicza, jego chyba podejście do tego jest dosyć solidna, ma mocnych zmienników, którzy są gotowi i chyba łatwiej jest grać cały czas tym systemem, niż teraz próbować na przykład wstawić, nie wiem, Tomka Fornala z Popiwczakiem do pierwszej szóstki i potem mieć na zmiany na przykład w trakcie meczu Zatiego, który nie wiesz, jak się zachowa, kiedy będzie wchodził z ławki, tak jak Olivero. Albo Olka Śliwkę, który też dawno nie był wchodzącym z ławki, więc reasumując, bo się, że tak powiem, rozłożyła ta moja wypowiedź, to jest chyba okej czas, te 5 tygodni, bo i odpoczną, i potrenują, i pograją, i szybko im to zleci, ale to też jest ważne i myślę, że chłopaki też się nie mogą doczekać tego turnieju w Polsce, bo to będzie duże, duże święto i dla większości pierwszy taki turniej, więc ogromne przeżycie i oby zakończone w Katowicach 11 września. Oby zakończone w Katowicach 11 września, to na zamknięcie tylko powiem, że no jest jeszcze za wcześnie, więc pewnie zrobimy sobie tuż przed Mundialem takie rozważania, co tam się może wydarzyć, jak kto z kim, jaka ścieżka nas czeka, ale tylko powiem, że tak wstępnie, że paradoks tego sezonu może być taki, paradoks ten WNL-owy, że właśnie Iran, Francja, USA to mogą być drużyny, które będą gdzieś na naszej drodze i jeszcze się pojawią i że jest z tej drabinki, która niby jest prosta, a wbrew pozorom jest dosyć skomplikowana i być może się będzie ważyła do samego końca, do ostatniego meczu fazy grupowej, do ostatniego seta, do ostatniego punktu nawet się może ta drabinka ważyć, ale no tak się układa, że może być właśnie te trzy drużyny, Francja, USA i Iran mogą wylądować na naszej drabince, na naszej drodze w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, bo w półfinale prawdopodobnie trafimy na 16 drużynę z rankingu mundialowego po fazie grupowej, natomiast na 8 drużynę tego rankingu trafimy w związku z tym w ćwierćfinale i właśnie w koło tej 8 mogą zakręcić się Iran, Francja i USA, więc no to jest taki paradoks, że nie tylko w Memoriale Wagnera Iran, ale także później jeszcze z tymi drużynami możemy zagrać na dosyć wczesnej, ważnej fazie, już nie mówię o fazie medalowej, no bo oczywiście życzylibyśmy, żeby dojść przynajmniej do tej fazy półfinałowej i tam na chwilę obecną mówi się, że faworytami są Francja, USA, mamy nadzieję Polska jako gospodarz i ktoś jeszcze, ale może się tak wydarzyć, że właśnie już w tej 1/4 się zmierzymy. Także szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie już od dzisiaj Bolonia i to 0-3 ze Stanami Zjednoczonymi i mam nadzieję, że w Katowicach czy też Gliwicach będzie miejsce na rewanż i tam jest zdecydowanie ważniejszy mecz. Andrzeju, co by się nie wydarzyło przez ten miesiąc teraz, to grając mecz z Amerykanami czy z Francją na jakimś tam etapie tego turnieju w Polsce, nie będziemy faworytami, na pewno. I może dobrze. I to dobrze, moim I zdaniem. I może dobrze. I to dobrze, chęć rewanżu na Amerykanach, chęć rewanżu na Francuzach za igrzyska, to są dobre, jakby, to jest dobra podwalina pod to, żeby ich skasować jakby u siebie w ważnym turnieju po tych porażkach w WNL-u i na igrzyskach, także to dobrze. Tak, to dobrze, bo pamiętam, że też na igrzyska graliśmy z Francją z pierwszego miejsca w grupie z czwórką, mówiło się, że Francja tam mało co już nie wypadła, a nas ograła, a pamiętam z kolei w drugą stronę, jaki był płacz po tym losowaniu 2014, gdzie nagle Brazylia i Rosja wylądowały w Łodzi i się wydawało, o rety, odpadniemy, a właśnie może takie podejście jest u nas w kraju potrzebniejsze. No, dziękuję. Też wygrywaliśmy ostatnie turnieje, nie będąc faworytami. Nie będąc faworytami, tak, dokładnie. A jak byliśmy faworytami, to przegrywaliśmy te turnieje. Tutaj mówię o igrzyskach jednych czy drugich, więc jednak zdecydowanie ten rozbieg z pozycji tego underdoga, no może niekoniecznie takiego typowego underdoga, ale na pewno nie zdecydowanych faworytów turnieju i gorszej drużyny teoretycznie od Amerykanów
czy Francuzów, to myślę, że to jest dobra pozycja. Czyli tego się trzymajmy, że będąc obrońcą tytułu, liderem rankingu, nie jesteśmy faworytami. Dokładnie. I ten balonik, tak jak Bartek Kurek chciał, żeby nie pompować, to my go ten balonik. My go tam tłamsimy, przebijamy i mówimy, nie jesteśmy faworytami. Dokładnie. Dobra, dzięki wielkie Andrzeju za ponad godzinę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Pozdrawiam również, na razie. Pa, pa.